Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, tak jak już wcześniej zapowiadałem, test monitora BenQ VW2245Z. I od razu na wstępie tutaj takie małe sprostowanie, ponieważ przy unboxingu mówiłem Wam, że tutaj na tym przednim panelu te kropeczki to są diody. No niestety, jak się okazało, wcale tak nie jest. To jest po prostu zwykły nadruk. Mamy tutaj tylko i wyłącznie jedną diodę, która sygnalizuje nam pracę monitora, czy też jego zasilanie. Pierwsze trzy przyciski od góry są programowalne, tak więc możemy je zaprogramować, ale jak to zrobić i w jaki sposób, jakie funkcje możemy pod te przyciski zapisać, pokażę Wam już omawiając menu. Menu naszego monitora uruchamiamy przyciskając dowolny klawisz z tyłu ekranu. Wyskoczy nam takie okienko, po czym wybieramy przedostatnią zakładkę menu, które prezentuje się w następujący sposób. Mamy tutaj cztery zakładki. Pierwsza z nich, czyli rodzaj źródła sygnału wideo, w moim przypadku jest to DVI, ponieważ takim przewodem mam podłączony monitor do komputera. Kolejna zakładka, obraz. Tutaj mamy możliwość ustawienia jasności, kontrastu, ostrości, gamma, temperatura barwowa, reset kolorów oraz AMA. AMA to jest taka technologia od BenQ, która ma za zadanie zminimalizować efekt smużenia w monitorach. Ja co prawda nie zauważyłem tutaj większych różnic między tymi trzema opcjami do wyboru, które mamy. Tak więc pozostawiam tą opcję ustawioną na wysoka, czyli tak jak było standardowo, gdy uruchomiłem monitor. Kolejna zakładka to obraz zaawansowany. Tutaj mamy w zasadzie możliwość tylko wyboru trybu obrazu. Jak widzicie, mamy tutaj kilka trybów, między innymi standardowy, niska ilość niebieskiego światła, film, gry, zdjęcia, RGB, eco oraz MBUK. Tutaj warto zauważyć, że gdy wybierzemy niska ilość niebieskiego światła, możemy również jeszcze procentowo określić, jak wysokie ma być to natężenie tego niebieskiego światła, czy też o ile ma być mniejsze. Ostatnia zakładka, system. Tutaj znajdziemy ustawienia OSD, w których możemy ustawić język. Jest tutaj oczywiście język polski oraz kilka innych. W zasadzie język bardzo dużo. Coś mi się kojarzy, że około 17, ale nie jestem pewien. Tak więc języka nie będziemy zmieniać. Czas wyświetlania oraz blokada OSD. W kolejnej pozycji mamy programowanie właśnie przycisków 1, 2, 3, o których Wam wcześniej wspomniałem. I tutaj możemy sobie dowolnie wybrać, co ma być pod tymi trzema pierwszymi górnymi przyciskami. Do wyboru mamy tryb obrazu, niska ilość niebieskiego światła, tryb wyświetlania, jasność, kontrast, auto dostosowanie oraz wejście. Ta funkcja niestety nie wiem, do czego służy, nie chciało mi się, szczerze powiedziawszy, sprawdzać nawet w instrukcji. Tak więc to sobie podarowałem. Automatyczne wyłączenie zasilania, powiadomienie o rozdzielczości oraz informacja na temat naszego monitora, czyli model, rozdzielczość, w jakiej pracuje oraz rodzaju podłączenia wideo. Na samym końcu taki globalny, totalny restart, że tak powiem, czyli pewnie przywrócenie ustawień domyślnych. Monitor ten został wyposażony w kilka technologii od firmy BenQ. Jest to m.in. technologia Flicker Free, która redukuje efekt migotania obrazu. Poza tym również mamy tutaj w tym modelu do czynienia z technologią SensiEye, ale jest to w zasadzie nic innego jak kilka predefiniowanych trybów wyświetlania obrazu. Jak widzicie, mamy kilka trybów. Pierwszy to standardowy, z którego ja cały czas korzystam. Drugi tryb to niska ilość niebieskiego światła. Ta funkcja ma oszczędzać nasze oczy. Kolejna to film, gry. No tutaj kolory są zdecydowanie bardziej podrasowane. Tryb zdjęcia, sRGB, eco oraz MBUK. I na końcu ustawienia użytkownika. Ja korzystam z tej pierwszej, standardowej. I powiem Wam, że nie chce mi się nawet tutaj zmieniać tych trybów. W zupełności wystarczy mi to pierwsze podstawowe ustawienie. Teraz przyszedł czas na sprawdzenie kątów widzenia w naszym monitorze, ponieważ jak wiecie, jest to monitor z matrycą typu VA, tak więc kąty widzenia są tu w zasadzie bardzo dobre, niemal takie same jak w monitorach typu IPS.
Tak więc postaram się teraz to zrobić tak, żebyście to w miarę dobrze widzieli. Obracamy nasz monitor. Jak widzicie, obraz cały czas jest bardzo dobrze widoczny. Tak to wygląda z góry. Tak więc myślę, że jest całkiem ok. Kolejny test to pomiar poboru prądu przez ten monitor. Ja tutaj dokonam pomiaru przy dwóch trybach pracy, będzie to tryb standardowy oraz tryb eko. Teraz jak widzicie, monitor jest ustawiony w trybie standardowym, a pobór prądu wynosi około 21,1 W. W tej chwili przełączyłem monitor w tryb eko. Jak widzicie, pobór prądu cały czas spada, tak więc poczekamy chwilkę i zobaczymy, na jakim poziomie ten pobór się ustabilizuje. Pobór prądu chyba już się ustabilizował i zatrzymał się na wartości 12,2 W, tak więc tyle wynosi pobór w trybie eko. Natomiast producent podaje, że pobór prądu przez ten monitor to około 27 W, jeżeli dobrze pamiętam, tak więc myślę, że te dwa wyniki są bardzo satysfakcjonujące, a monitor jest naprawdę bardzo energooszczędny. Teraz jeszcze szybki test na równomierność podświetlania. Przypomnę tylko, że mamy tutaj do czynienia z podświetlaniem krawędziowym, a to co widzicie w lewym górnym rogu, to jest odbicie mojej lampy, którą doświetlam sobie mój plan filmowy. Tak więc to nie jest żadne przebarwienie i jak widzicie, mamy tutaj bardzo równomierne to podświetlanie, nigdzie nie ma żadnych przebarwień, tak więc nie mam tutaj kompletnie żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o podświetlanie matrycy tego monitora. I na sam koniec mały test praktyczny, czyli Battlefield 3. Tak więc będziecie mogli sobie sami ocenić, zobaczyć, jak wygląda gra na tym monitorze. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy test monitora BenQ VW2245Z. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.